Witajcie, bracia i siostry. Muszę powiedzieć na samym wstępie, że myślę o Czechowicach, tak ostatnio rozmyślałem o was i tak sobie przypominam, myśląc, jak ten czas nam ucieka. Po raz pierwszy byłem u was, to mieliście spotkania i zgromadzenia gdzieś tam za torami i minęło już ponad 10 lat. A więc powoli, a szczególnie my starsi, zbliżamy się do końca. Muszę w ten sposób powiedzieć, spotykam starszego brata od siebie i pytam go, ile ty, bracie, masz lat? A on mi powiada 28. I uśmiecha się. Ja mówię, jak to 28? No bo wiesz, mówię, ja teraz czytam w lewą stronę, a nie w prawą. I wychodzi mi 28. A ja mówię, wiesz co, ja czytam w lewo i w prawo i wychodzi mi 77. Ale nie martwię się tym, dlatego że liczba 7 jest szczególną liczbą i szczególnie również wymieniana w Bożym Słowie, a tu mam dwie liczby, dwie siódemki. Także jest to szczególnie błogosławiony okres. Drodzy bracia i siostry, no żyjemy w takim okresie, w jakim żyjemy i myślę tak, ja jestem takim obserwatorem, że przez ostatnie, powiedzmy, 2 lata skupieni byliśmy w jakimś stopniu, chcąc, nie chcąc, na COVID-zie. Wprawdzie, tak to określam, ta zaraza jeszcze nie ustąpiła, ale teraz jesteśmy bardziej skupieni na tych wydarzeniach, które mają miejsce na Ukrainie. Wojna. I drodzy bracia i siostry, bez względu, jakie kto by nie miał stanowisko do tego, jednym słowem, ujmę to w jednym wyrazem, trzeba w jednym zdaniu, trzeba pomóc. Natomiast dalej obserwuję, jak my się zachowujemy w takiej sytuacji, bo przecież wojna tuż, tuż i różnie mówimy, rozmyślamy, ale o jedno proszę, abyśmy nie wstępowali w taki pewien lęk i obawy, która by przeszkadzała nam w tej żywej społeczności z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Nie da się nie myśleć o tym, ale musimy do tego podejść z pewną też rozwagą. Myślę, w ten sposób Słowo Boże mówi, sam Pan Jezus powiada, że będą trzęsienia ziemi, mory czy zarazy, ale również miejscami i wojny. I w zasadzie jak sobie przypominam, a żyję już, jak już wcześniej powiedziałem, 77 lat prawie, to zawsze były gdzieś wojny, tylko gdzieś tam dalej. I jak gdyby na to nie zwracaliśmy specjalnej uwagi. Ale ta wojna w Ukrainie, no jest obok nas. I dlatego tutaj jesteśmy i myślami bardziej zaangażowani. Wprawdzie my z małżonką nie możemy tu jakoś tak się udzielać, jak to było przedstawione przez nasze siostry, które mówiły o swojej działalności w tej misji, ale z tej racji, że moja żona dobrze zna język rosyjski, to jest w domu i bez przerwy jest zajęta tłumaczeniem. Dzwonią stąd, stamtąd, żeby się przetłumaczyć, żeby się mogli porozumieć. Ustawicznie i ciągle. I nie tylko to, ale jeszcze dzwonią do ambasady. Potrzebujemy takiej pomocy czy innej.
I w jakim stopniu moja małżonka to robi? Ja tego nie robię, ponieważ nie znam języka rosyjskiego, ale no, patrzę, jak moja małżonka jest zajęta i to się dzieje praktycznie dniami i nocami. Ludzie potrzebują pomocy. Drodzy bracia i siostry, tam, gdzie ostatnio usługuję, to zawsze mówię, że chyba to jest moja ostatnia usługa. Jak gdyby się żegnał. Nie wiem, czy ostatnia, czy nie ostatnia, ale jakoś tak myślę, bo coś dobiega do końca. Ten bieg na tej ziemi, jak tutaj było wspomniane, dobiegamy już do mety, do końca. Kiedy będzie ten koniec, trudno powiedzieć, ale również i ten zakres, który mi został powierzony w zakresie usługiwania Słowem Bożym, też się kończy. Pamiętam swoją pierwszą usługę. Kiedy będzie ostatnia, nie wiem, ale pierwszą usługę doskonale i dobrze pamiętam. Była ona najdłuższa, bo trwała 10 minut. I pamiętam, które słowo rozważałem, czy bardziej czytałem, a mówiłem o tym Bartymeuszu, który wzywał Jezusa Chrystusa. I tak sobie myślę, nic się nie zmieniło. Po 58 latach ponownie muszę, dalej mam wzywać Jezusa Chrystusa. On miał taką fizyczną, zdecydowaną potrzebę być uleczonym, być uzdrowionym. I wypowiadał słowa: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I kiedy po raz pierwszy usługiwałem, to było w zborze w Brelińcach, to była pierwsza moja usługa. Tak usługiwałem, że to zdanie powtarzałem kilkadziesiąt razy dosłownie. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I w końcu, gdy powtarzałem, zauważyłem, że większość zborowników roni łzy i też powtarza: Panie Jezu, zmiłuj się nad nami. Gdy usiadłem, to szczerze powiem, taki pewien ciężar spadł ze mnie, bo to była pierwsza usługa. I kiedy z tego zboru wracaliśmy, nie będę opowiadał dokładnie, z Bolesławem Osieczko, on już był starszym pod względem wiary w Jezusa Chrystusa, miał pewne rozeznanie, on tam był zaproszony do głównej usługi, ja jako taki towarzysz, który miałem mu towarzyszyć, stało się trochę też inaczej. I gdy wracaliśmy, musieliśmy pieszo iść 4 kilometry do autobusu, Bolesław powiada do mnie, mówi, no, mówi, bardzo dobrze usłużyłeś, mówi. Ja wówczas jeszcze nie znałem tego powiedzenia, nie chwal go, aby nie wpadł w pychę. Tego nie znałem. Ale wiecie, jak on mi to powiedział? Bardzo dobrze. To radość, ja bym tak określił, z nieba wstąpiła do mego serca. Taka wdzięczność Bogu. Nie w kierunku pychy. Kiedy wróciłem do domu, mieszkałem na stacji, to pierwsze, co zrobiłem, wziąłem Biblię do ręki, zacząłem czytać. Ale myślę, co to znaczy, nieraz jedno, jak gdyby niewinne zdanie, pozytywne, zdanie zachęty. Bo gdyby wówczas mi powiedział, wiesz co, daj sobie spokój z usługą, to nie wiem, czy stałbym na tym miejscu. Ale jedno zdanie zachęty. Drodzy bracia i siostry, w tej sytuacji, w tych sytuacjach, w jakich żyjemy, chciałbym jak gdyby przesłać na wstępie słowo i dla nas. Wprawdzie jest to słowo, które zostało zapisane przez apostoła Pawła w liście do Filipian w 4 rozdziale. On powiada w ten sposób: przeto, bracia moi umiłowani, dodam i siostry, pożądani radości i korono moja,
Trwajcie w Panu, umiłowani. Ja myślę, że jest to pewna taka błagalna prośba apostoła Pawła, aby wierni bracia i siostry w tym zborze trwali w Jezusie Chrystusie. Trwajcie w Panu, powiada apostoł Paweł. Sam Pan Jezus też powiada, trwajcie we mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Możemy uczynić wiele, ale złego. Trwajcie we mnie, powiada nasz Pan Jezus Chrystus. I drodzy, kiedy zastanawiamy się nad tym, co znaczy trwać w Panu, co znaczy trwać w Panu, to Słowo Boże odpowiada na to pytanie i czytam, a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. A więc tu jest odpowiedź, kiedy zadaję sobie pytanie, czy ja trwam w Panu. Od chwili, kiedy uwierzyłem, kiedy zostałem zrodzony na nowo i postawiony przez Boga, przez Ducha Świętego na tej drodze, którą ustanowił Jezus Chrystus i która to droga prowadzi do wieczności, do Boga. Drodzy bracia i siostry, mamy trwać w Panu, a to znaczy przestrzegać wolę Bożą, przestrzegać Boże Słowo i ciągle badać, czy Duch Boży jest w nas. Drodzy, jako zielonoświątkowiec, chociaż bardziej jestem chrześcijaninem, aniżeli zielonoświątkowcem, ale muszę powiedzieć w ten sposób. Kiedy szukamy odpowiedzi na to właśnie pytanie, co znaczy trwać w Panu, a więc odpowiedź znajdujemy i dwukrotnie czy trzykrotnie apostoł Paweł o tym mówi. Ale też dziś chciałbym dać inne słowo z listu do Galacjan. Trzeciego rozdziału, werset 26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteście synami, dodam, i córkami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A ponieważ jesteście synami i córkami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. A więc tu jest wyraźnie powiedziane, że przez wiarę. Nawróciliśmy się przez wiarę i upamiętanie. Zostaliśmy przez Boga zrodzeni. Jesteśmy Jego zatem dziećmi. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy usprawiedliwieni, a więc przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale wcześniej muszę powiedzieć, dzięki temu, że nawróciliśmy się i zostaliśmy zrodzeni przez Boga, zrodzeni do Bożej rodziny. Bóg postawił nas, jeszcze raz powtarzam, w tym momencie na tej drodze, którą ustanowił Jezus. I dalej jest powiedziane, że ta droga jest żywa. Nikt martwy nie może tą drogą podążać. Że jest to droga żywa, ustanowiona przez Jezusa Chrystusa. I teraz ilekroć, jest, bo jestem na tej drodze,
to muszę często się zastanawiać nad jedną kwestią. Czy na tej drodze, na której jestem, jestem w porządku w stosunku do Bożego Słowa, do Boga? Czy każda moja dziedzina, każda dziedzina mego życia jest zgodna z Bożym Słowem? Coś więcej. Na tej drodze nie jesteśmy sami. Na tej drodze nie jesteśmy sami, ale tą drogą prowadzi nas Duch Święty. Święty apostoł powiada i w ten sposób, że ci są dziećmi Bożymi, których prowadzi Duch Święty. A więc wstąpiliśmy na drogę żywą, tak, ustanowioną przez Jezusa, oczyszczeni, wolni od grzechu, własnością, jesteśmy własnością naszego Pana, ale Duch Święty ma nas prowadzić tą drogą. Myślę tak, drodzy, że obserwując życie chrześcijan, chyba jednak gdzieś zapominamy o tym, że mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Może trochę to odwróciliśmy i powiedzieliśmy sobie tak, no ja podejmuję decyzję, a Bóg w tym niech nam błogosławi. To nie tak. To nie tak. To nie my prowadzimy Ducha Świętego, ale to Duch Święty prowadzi indywidualnie każdego z nas i cały Kościół Jezusa Chrystusa ma mu być poddany, poddany pod Jego prowadzenie. Prowadzenie Ducha Świętego. Drodzy, wracając do tego słowa, które na wstępie przeczytamy, a więc listu do Filipian, jeszcze raz. Trwajcie w Panu umiłowani. I to jest moje życzenie dla was, abyśmy ciągle i stale trwali w Panu. A gdy w Panu trwać będziemy, to pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, szczecz będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Gdy jesteśmy w Panu, to będziesz miał pokój Boży w swoim sercu, w swoim życiu. A ten pokój dzisiaj jest ci potrzebny. Jesteśmy nieraz w takiej pewnej trwodze. Gubimy się w różnych myślach i sytuacjach, które powstają wokół nas. Ale Słowo Boże powiada, bądź w Panu, trwaj w Panu, a pokój Boży będzie wypełniał twoje serce, nasze życie. Pokój Boży. Pan Jezus powiada, daję wam mój pokój. Nie taki pokój, jaki daje świat, ale daję mój pokój, czyli pokój Jezusa. Ten pokój jest wieczny i bez względu na to, co by się nie działo wokół nas, mamy być w Jezusie Chrystusie i mamy w Nim to bezpieczeństwo. Ja nawet nie myślę o tym, że będziemy mieli w pełne bezpieczeństwo, że każdy z nas będzie żył w tym ciele i tak dalej. Bo nawet wówczas, kiedy umieramy, to umieramy w pokoju Bożym. Odchodzimy w pokoju Bożym. A więc na dzień dzisiejszy określiłbym, że potrzebny nam jest pokój Boży. Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa do naszych serc, do naszego życia. Pokój, który tylko może i daje nam nasz Pan Jezus Chrystus w momencie, kiedy stajemy się Jego dziećmi, własnością i podążamy drogą, którą On wskazał, podążamy drogą życia, podążamy do wieczności. W liście do Kolosan w 3 rozdziale Paweł zapisał słowa, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele,
a bądźcie wdzięczni. Jeśli twoje serce dziś potrzebuje tego pokoju, pokoju takiego duchowego, wewnętrznego, drodzy, a jesteś, mówisz, że jesteś pojednany z Bogiem, to potrzebujemy zbliżyć się do Boga, potrzebujemy zbliżyć się do Jezusa Chrystusa i powiedzieć Mu o tym, aby pokój Jego, pokój naszego Pana był w naszych sercach, w naszym życiu. Drodzy, to był taki wstęp do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, a chcę czytać z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 16. Powiem tak, że w jakim stopniu bardzo trudne słowo, które jest dzisiaj i w dzisiejszych czasach różnie interpretowane, ale z niektórymi wypowiedziami chciałbym się zmierzyć. Oto czytamy z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 16 od 13 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci kluczy królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. I od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. To słowo było czytane niedawno i w naszym zborze w Bielsku-Białej. I kiedy tak siedząc, zastanawiałem się nad tym słowem, nad tym, co było mówione, to gdzieś zrodziła się w moich myślach, sercu taka potrzeba, aby wrócić jeszcze raz do tego słowa. Powiem tak. Osobiście zwiedziłem to miejsce Cezareę Filipową. Nie wiem, czy ktoś z was tam był w Izraelu, w Cezarei Filipowej. I spędziłem tam dość dużo czasu, dlatego że to miejsce wywarło na mnie olbrzymie wrażenie. Olbrzymie wrażenie. Cezarea Filipowa, wprawdzie tu jest powiedziane, że w okolicach Cezarei Filipowej, ale to miejsce wywarło olbrzymie na mnie wrażenie. Zwiedziłem to miejsce, a więc obchodziłem dookoła, patrzyłem na te jeszcze mury, na te głazy rozwalone tam, kamienie i tak dalej. I na co zwróciłem uwagę? Liczyłem i zapisywałem i naliczyłem, że było tam aż 7 świątyń pogańskich. 7 świątyń pogańskich. Było to typowe miasto w czasach Pana naszego Jezusa Chrystusa, miasto pogańskie. To jest po pierwsze. Niektóre świątynie nawet były częściowo tak wykute w tej skale. Bo obok za tymi świątyniami, za tym miastem, no to taka skalista góra,
potężny głazy. Dalej, drodzy, obok rzeczywiście płynie Jordan, tak z góry spływa, najprawdopodobniej woda z góry Hermon, tam stale są śnieg w górach. I siedziałem przy tej wodzie, w takim miejscu oznaczonym, że tutaj Jezus wypowiedział te słowa. I tak patrzyłem, jak zwiedziłem to miasto, w zasadzie ruiny, jak to mogło wyglądać. A więc rzeka, nieduża rzeczka, to był w zasadzie taki większy strumyk, który spływał z góry, Jordan, czysta woda, taką jaką Bóg stworzył. I ta woda toczyła wiele, wiele małych takich różnych kamyków, ładnych, okrągłych. Patrzyłem na tą wodę, na te kamyki, później popatrzyłem dalej, na, jeszcze raz na te świątynie, na te kamienie i dalej jeszcze na te skały. Na te skały, na tą taką, jak to by określić, potężne skały. I wiecie, miałem takie osobiste skojarzenia. To są jakieś takie, nieraz są osobiste, jakieś takie myślenie, że gdzieś tam w tym samym miejscu mógł również być Jezus z uczniami, też na końcu tak popatrzył. I że mógł widzieć, jak poganie wędrują z jednej świątyni do drugiej. Każda świątynia miała swoje bóstwo, każdy mieszkaniec miał ulubione bóstwo, ulubioną świątynię, i tak wędrowali od świątyni do świątyni. I tak myślę, że Jezus mógł w tym momencie zapytać właśnie swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Tamci poganie mają swoje bóstwa, mają martwe bóstwa, wędrują od świątyni do świątyni. Tam się kłaniają, tam oczekują, że te bóstwa im pomogą. I zadaję pytanie swoim uczniom, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego? Oczywiście uczniowie odpowiadają, no jedni uważają cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Za kogo uważamy Jezusa Chrystusa? Odpowiedź słyszeliśmy, odpowiedź daną przez ludzi. Ale Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? I to już sięga głębiej, sięga również każdego z nas. To pytanie sięga każdego człowieka. Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? Czy Jezusa Chrystusa uważasz za takie bóstwo, podobne jak tam w tych świątyniach pogańskich? Martwe bóstwo? Za kogo uważacie? No, lubię Szymona Piotra. Bo kto by go nie lubił? Bardzo porywczy. Nieraz mówił, sam nie wiedział, co mówi, ale mówił. Nie wiem, czy to jest ogólna cecha mężczyzn. Ale Piotr odpowiada, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Zwróćmy uwagę na to słowo, Syn Boga Żywego. Jest jedyny żywy Bóg. Bogiem jest Jezus Chrystus. Tamci bogowie w tych świątyniach są martwi, ale żywym jest Jezus Chrystus. Pan Jezus powiada, błogosławiony jesteś Szymonie, jesteś szczęśliwy, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Szczęśliwy jesteś. Dlaczego? Jesteś błogosławiony dlatego, że to, co powiedziałeś, to ty tego nie wymyśliłeś. To nie pochodzi od ciebie. To nie jest ludzkie.
Ale objawił ci Bóg, Ojciec mój, który jest w niebie, objawił, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. Objawienie. Objawienie dane od Boga. Ja myślę, drodzy bracia i siostry, w ten sposób, że Piotr i pozostali uczniowie Jezusa Chrystusa powinni być pod wpływem, pod wrażeniem tegoż objawienia, umocnieni w sobie wewnętrznie, że ten, który obok nich stoi, Jezus Chrystus, jest żywym Bogiem. Jesteś synem żywego Boga. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Bardzo trudny. Jedni tak tłumaczą, inni tak tłumaczą. No, ja mogę powiedzieć, jak ja to rozumiem. Otóż Pan Jezus zwraca się do ucznia, do Piotra. Ponoć to w greckim znaczy Petros, ale głaz i kamień czy kamyki. Ale dalej mówi, że kościół będzie zbudowany na opocy. I nieraz tak pomyślałem sobie wtedy, kiedy siedziałem tam, ta woda toczyła, ta żywa woda, to znaczy woda fizyczna, toczyła wiele kamyków. Że Jezus mógł zwrócić uwagę na te kamyki i powiedzieć, jesteś jak ten kamyk. Mały kamyk, kamień. Ale kościół będzie zbudowany na tej potężnej skale. Popatrz. Tam opodal, na tej skale, na tej opoce twardej, stojącej, niechwiejącej się, taką miałem myśli, tak to kojarzyłem, będąc wówczas również na tamtym miejscu. I tak to przyjmuję, drodzy bracia i siostry, ta lita, potężna skała może została wskazana Piotrowi. Tam na tej skale potężnej będzie zbudowany kościół. No tylko to należy właściwie rozumieć, bo określenie opoka, no to jest masyw skalny i zawsze w Biblii odnosił się do Boga. Opoka odnosiła się zawsze do Boga. Ten potężny masyw skalny zawsze odnosił się do Boga. Ten kamień węgielny. I w Starym Testamencie, w psalmach i nie tylko w psalmach czytamy, kto jest skałą prócz Boga naszego. Dalej, Pan skałą i twierdzą, mamy odpowiedź, Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem, Bóg mój, opoką moją, na której polegam. Opoka. Bóg jest skałą, tą opoką. Opoką, na której budujemy nasze życie duchowe. Życie, które będzie trwać wiecznie. Owszem, również w Nowym Testamencie mamy wspomniane, wspomina to święty apostoł Paweł, powiada, że w czasie wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej pili bowiem z duchowej skały, a skałą tą był nasz Pan Jezus Chrystus. To też należy właściwie zrozumieć, ale jest powiedziane, że tą skałą był Jezus Chrystus. Drodzy, Jezus Chrystus jest naszym Bogiem, żywym Bogiem, któremu ufamy i któremu wierzymy. Izajasz powiada, nie ma innej opoki, na której człowiek mógłby spolegać. Izajasz powiada, nie znam innej opoki, znam tylko jedną. Tą opoką jest wszechmogący nasz Bóg. Dalej w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy słowa Pana naszego,
który powiada: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. To znaczy, każdy jest mądry, kto słucha Bożego Słowa i wykonuje je. Oczywiście to słowo, wolę Bożą możemy wykonywać i to się rozpoczyna w zasadzie od tego momentu, kiedy pokutowaliśmy, kiedy nawróciliśmy się i Bóg zrodził nas na nowo. Ale jest powiedziane, że ci, którzy słuchają i wykonują to słowo, słowa więc Jezusa, to drodzy bracia i siostry, dalej Pan powiada, będzie przyrównany do męża, który zbudował dom na opoce, na skalę. A więc my budujemy na kim? Na Jezusie Chrystusie. On jest tą skałą, jedyną, opoką, jedyną. A budujemy na tej opoce poprzez słuchanie Bożego Słowa, poprzez spełnianie Bożego Słowa, poprzez czytanie, rozważanie, rozmyślanie. To jest bardzo istotne i ważne. Drodzy, bo jeśli mówimy, że Duch Święty nas prowadzi, to ja chcę powiedzieć tak, że Duch Chrystusowy, który jest nam dany w momencie naszego nawrócenia, zrodzenia na nowo, przez wiarę zamieszkuje w naszych sercach, On nas prowadzi. On nas prowadzi, Duch Święty. I my częściej musimy zwracać na to uwagę. Bo możemy powiedzieć tak, że no to w takim razie niech Duch Święty do mnie mówi. Oczywiście Duch Święty może przemówić, to prawda. Możemy słyszeć Jego głos. Duch Święty w szczególności jednak naciska jak gdyby na nasze serce. Ogarnia go radością, przepełnia go i jak gdyby ukierunkowuje, rób to, czyń to. Ogarnia naszego ducha i razem wpływają na naszą duszę, wpływają na nasz umysł, na nasze uczucia, na naszą wolę. Powiadamy, że Duch Święty może również przemawiać, powiedzmy, przez proroctwa, może. Młodzieńcy widzenia widzieć będą, tak? A starcy sny śnić będą, a więc różne sny, pozytywne sny. No i nieraz myślę tak, że nie wiem, czy jestem starcem, bo mi się nic nie śni jeszcze. Ale drodzy bracia i siostry, w głównej mierze Duch Święty przemawia do ciebie poprzez Słowo Boże. I ty masz to słowo pisane, to jest Biblia. A więc nie tylko słuchamy Słowa Bożego, jak ktoś mówi, ktoś czyta, ale powinniśmy słuchać Bożego Słowa codziennie w naszych domach, bo ono jest pokarmem, ono jest wieczne i o tym wszyscy wiemy. To nie wystarczy mieć na stole czy w bibliotece kilka egzemplarzy Pisma Świętego i okej, jestem wierzący i od czasu do czasu patrzę na Biblię. Nie. Musimy wnikać w Boże Słowo. Kiedyś uczono i mnie, że autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, który wpływał na tych, którzy pisali poszczególne księgi. A więc Duch Święty kieruje mnie i ciebie na tej drodze, na którą nas postawił, a którą ustanowił Jezus Chrystus, kieruje nas ciągle stale do Bożego Słowa. Prawdę mówię? No i jakoś to nie bardzo. A więc musimy trwać, drodzy bracia, i jak najbardziej w Słowie Bożym. I jeśli chcesz, aby Duch Święty do ciebie przemawiał, to
czytaj Boże Słowo. W czasie pandemii, to już chyba o tym mówiłem, no miałem wielką rozkosz, kiedy zaczął się ten ruch, nie wiadomo co to jest na samym początku. Przez tydzień czasu to tak przeglądałem tam w internetach i gdzie indziej różne proroctwa w jedną, w drugą stronę, różne te kazania i powiedziałem dość. Usiadłem do biurka, 3-4 godziny dziennie otwierałem Boże Słowo. To nic, że to Słowo czytałem już w życiu kilka razy czy kilkanaście. Ale pamiętajmy, że Słowo, jeśli go odbieramy, reagujemy pozytywnie z wiarą na to Słowo, to jest to Słowo natchnione przez Boga. Jest tam tchnienie ożywcze, tchnienie Boże, które ożywi i Ciebie. Pobudzi i Ciebie. Wtedy zapominałem o tej pandemii, o tym, co ludzie mówią, co prorokują i tak dalej. Nie twierdzę, niektóre kazania i proroctwa na pewno były dobre, ale miałem wielką wewnętrzną radość, wielki wewnętrzny pokój, bo oto Słowo, Duch Święty z Bożego czytanego Słowa przemawiał do mego serca. On nas utwierdza, daje pokój, daje bezpieczeństwo w tym momencie. To jest grunt, na którym budujemy. Powiedziałem, że chodzi o opokę i na tej opoce zbuduję Kościół mój, powiada Pan nasz Jezus Chrystus. W liście do Koryntian też czytamy, że przez Boga został ustanowiony, założony fundament. Jeden, jedyny, tak? Jeden, jedyny fundament, na którym, ten właściwy fundament, na którym powinniśmy budować, a tym fundamentem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Nie ma innego fundamentu. Jedynym fundamentem jest żywy Mesjasz, żywy Pan Jezus Chrystus. Ciekawe, że od tego momentu, tam począwszy od Cezarei Filipowej, Pan Jezus zaczął mówić do swoich uczniów. Ja myślę, że to wynikało też z objawienia, jakie dał Bóg. Ponieważ Bóg dał objawienie stwierdzające, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, to wszyscy powinni to zaakceptować, tym żyć i być posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Nagle Jezus mówi, że musi iść do Jerozolimy. Tam ucierpił od starszych uczonych w piśmie, że umrze, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zaczął o tym Pan po raz pierwszy Jezus mówić. Musi iść. No ale to się Piotrowi nie podobało. I teraz sięgamy, jak to jest możliwe? Może kilkanaście minut wcześniej miał objawienie dane mu od Boga, tak, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że zasada jest taka, że teraz słuchamy Boga, Syna Bożego, a Piotrowi się to nie podobało. Poprosił Pana naszego Jezusa Chrystusa na stronę i począł go upominać. Tak jest zapisane w tym tłumaczeniu, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Drodzy, myślę, że tu się coś rozpoczyna istotnego i ważnego. Miał objawienie dane od Boga, ale natychmiast ktoś inny przystępuje do Piotra. Nie wiem, czy Piotr jak gdyby ogarnął go taki stan pychy, być może, czy tylko brak zrozumienia, nie wiem, ale raczej uważałbym, że w momencie, kiedy już otrzymał to objawienie, natychmiast przystępuje przeciwnik. Osobiście chcę powiedzieć, że przeciwnik, określam szatan, duchy ciemności, one nie muszą nagabywać i walczyć z tymi, którzy żyją w ciemności, nie należą do ludu Bożego, bo po co? Ale przede wszystkim sprzeciwiają się
człowiekowi, który zaczyna, któremu zaczyna, który zaczyna docierać światło Boże do jego umysłu, natychmiast reaguje. I walczy z tymi, którzy wstąpili już na drogę zbawienia, na drogę życia, aby ich stamtąd ściągnąć, sprowadzić z powrotem. To jest jego podstawowy, ustawiczny cel i zadanie. Nie chcę zbyt łagodnie jakoś coś powiedzieć na temat tych słów, które Jezus wypowiada: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I drodzy, my nieraz myślimy po ludzku, ale czy to jest właściwe przed obliczem Bożym? I często myślę w ten sposób, że nasz przeciwnik potrafi rzucić swoje zamysły albo swoje myśli do naszego umysłu. My się z tym nie zgadzamy, ale uważam, że tak jest. I stara się, abyśmy rozumieli, że to są nasze ludzkie myśli i możemy się wypowiadać. Tak i w tym przypadku uważam, że przeciwnikowi udało się rzucić swoje myśli do umysłu Piotra. Powiadamy nie, niestety tak. Jak bardzo musimy tutaj uważać, aby nie dawać przeciwnikowi miejsca. I oto, drodzy bracia i siostry, bardzo ostry zwrot, napomnienie: idź precz ode mnie, szatanie. Piotr nie był szatanem, Piotr był człowiekiem. Ale ten, który stał za Piotrem, a stanął za Piotrem ze swoimi zmysłami i myślami przeciwnik, szatan, myślę, że do niego Pan Jezus powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Piotrze, nie myślisz po Bożemu. Mimo że wcześniej otrzymałeś objawienie, mimo że wcześniej poznałeś, że jestem synem Boga żywego, teraz napominasz mnie, ale te myśli, to nie są myśli Boże. Wiecie, nieraz potrafimy coś, to się tak obecnie mówi, zakodować w naszych sercach. To ma być tak i koniec, kropka. Ja myślę o jednym, że uczniowie też tak zakodowali. Jezus Chrystus odbuduje Izrael na wzór królestwa Dawida, a my usiądniemy razem z nim przy stole i królować będziemy. Myśleli o tym fizycznym Izraelu, o uwolnieniu się z niewoli rzymskiej. O tym myśleli. I bardzo mocno zakodowali to do swego serca. Ale ten zegar przyspieszył. Dobrze, już kończę. Nie, wprawdzie wszystkiego nie powiedziałem, bo to jest nierealne i niemożliwe. Dlatego też, bracia i siostry, co mogę jeszcze dodać do tego? Że ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, otrzymali, albo możemy mieć oręż, zbroję Bożą. To jest dość istotne i ważne, abyśmy ubrali pełną zbroję Bożą. Dalej chcę powiedzieć, że w tej zbroi Bożej musimy chodzić ciągle i ustawicznie. Zewlecz z siebie dosłownie te szmaty brudne, a ubrać się w zbroję Bożą, o czym mówi również apostoł Paweł w liście do Efezjan. Ponieważ ten przeciwnik czyha, urządza zasadzki, wykorzystuje każdą słabość, która pojawia się w nas. Wykorzystuje zasadzki. Musimy tutaj uważać. Dalej chcę powiedzieć, chociażby w tej sytuacji, jaką obecnie mamy, zwrócony jest nasz wzrok na Ukrainę. Drodzy, nikt z nas nie pójdzie, aby tam walczyć tą zbroją
ale materialną zbroją człowieka, tą zbroją ziemską. Nikt nie będzie posyłał tam bomb jako wierzący, by niszczyć ten naród. Ale mamy inną zbroję. Zbroję Bożą. Drodzy bracia, siostry, żaden pocisk nie doleci do nieba. Ale nasze szczere, otwarte modlitwy, kierowane do Boga dojdą do Jego tronu. To jest nasza też broń. Nasza ofensywna broń, mamy się modlić. Mamy prosić Pana. Oczywiście wiele rzeczy nie zmienię, nie zmienimy, ponieważ Bóg mówi, że będą te różne wydarzenia, ale czy te wydarzenia, które opisuje Bóg, my możemy zmienić? To jest dość... Czy możemy zmienić Słowo Boże? No nie. Jeśli Pan powiedział, że będą miejscami wojny, to znaczy są i będą. Akurat teraz mamy na Ukrainie. Ale modlić się do Boga mamy wręcz obowiązek. Obowiązek za tymi ludźmi, aby jak najmniej, oczywiste, najlepiej było, gdyby nikt nie zginął, ale mamy wołać do Pana Boga. Drodzy bracia i siostry, popatrzmy na nasze serca, na nasze życie i chciejmy odnawiać ciągle i stale nasze wnętrze, aby Boży pokój, Boża łaska ciągle i stale była w nas. Przepraszam, że przeciągnąłem, ale żegnam was. Mówię tak, że myśląc o tym, że to jest ostatnie moje wystąpienie na tym miejscu, wybaczcie, wydłużyłem go. Niech wam Bóg błogosławi.